Hej moje bycie, z tej strony Andy, a tu zmienia się teraz Lelej, to jest kolejny odcinek z The Coven of Andy and Lelej. Kontynuujemy naszą wspaniałą grę, tutaj co prawda co się będzie działo dalej, tego nie wie nikt. Ostatnio Siora wbiła nóż w naszych starych i to było przejmujące przeżycie. Nie przesadzaj. To była po prostu romantyczna chwila. Dobra, ja będę cię, a ty odprowadzaj krew do tego odpływu słuchawką. Dobra. Ej, co ty robisz? Stop! Przestań, wylewa się! O, co do cholery? O fuj! Czyli nie bez kozery była ta tatka o mopie wtedy. Tak. O, ach, super. Odpływ się zapchał. Do tego jest przykręcony, potrzebuje śrubokręta. Myślałem, że ten dźwięk zaczął ktoś się wbija do domu nagle, nie? Ta kurwa policja! FBI, open up! Tnij dalej! A, sorki, przepraszam, Boże, już, okay, jest już list, nie będę, jest już list. Nie będę! Ja ci coś znajdę, żeby to odkręcić. Zresztą to... Jak ty to niby zrobisz? Jest git, spokojnie. Najpierw odkręcimy kratkę, a potem wsypiemy proszek do pieczenia i zlejemy octem. Dobry pomysł, dobry plan. I mean, kinda worth it, kinda work. Czy mogę jeszcze z tobą pogadać? Nie mogę. Tak, pływajmy w tej krwi sobie. Dance in the blood. To jest woda. I mean. Aha, no tak. Po co użyć mopa, żeby kurwa. Ty, bo zapomniałem, jakie było nasze zadanie. Znaleźć śrubokręt. Zdobywasz śrubokręt. Niesamowite. W skrzynce narzędziowej jest śrubokręt? A, pewnie masz jeszcze iść po proszek do pieczenia i tego. W przeciwieństwie do tej na górze, ta faktycznie działa. Okej, okay. Ty, mogę pierwszy raz w tej grze przeprowadzić interakcję z toaletą? O mój Boże! A to w pierwszym epizodzie nie dało się? Chyba nie można było przejść tej toaletą. Ja teraz kuchnia to chyba było w lewo. Dobrze pamiętam. Sprawdza, że górne szafki. Zdobywasz proszek do pieczenia. Jaka ja szybka dzisiaj jestem w akcjach. A jeszcze ocet. Matko, chyba jednak nie. Za szybka. Ocet. W sensie to ja jestem szybka dzisiaj. A nie, może po prostu kurwa Ashley pomyślała i wzięła też ocet, o czym nas nie poinformowała. Tu musisz iść z kuchni, takie rzeczy trzyma się w kuchni. No chyba, że to gdzieś to trzyma. A może trzymają to w składniku gdzieś. Albo w tej szafie z tymi linami. Może. Może mamusia lubi wąchać sobie, wiesz, dziwne rzeczy jak ten. No to powiedzmy, że to jest piwnicy. A, przepraszam, lubiała. O, co to robi ocet? Nie wiem. Czasami się używa ocetu do prania. Moja matka sam używała, żeby tam te ubrania były bardziej przeprane, co coś, nie wiem. Do czegoś się ocet używało do prania, ale to się nie powiem. Ale może do odplamiania tych... Możliwe, no. Andy odkręca kratkę. Do środka. Lewasz ocet. Wsypujesz proszek do pieczenia. Perfekt proszek. Wsypujesz trochę proszku do pieczenia i zalewasz octem. Nawet nie dałem ich w żeby zalać octem. Coś tam się dzieje, ale odpływ jest dalej zatkany. Przepychaczka do kibla. No cóż, próbowaliśmy. Przyniosę ci rękawiczki. Czyli to ja będę musiał tam wkładać, jak je to wyciągać? Oczywiście, ja tylko... ja jestem tylko piękną panią. Nie mogę wykonywać robót mężczyzny. Dobra, znajdź mi te rękawiczki. A no, patrz, zgodzi się od razu. No bo jesteś piękną panią. Dzisiaj jesteś jakiś usłuchany bardziej niezwykle. Udało się. Kliknął w rękawiczki. Proszę bardzo, miłej zabawy. Dajesz Andrew rękawiczki. Wyjmuję chuj wie co z odpływu. Chuj wie co się nie kończy. O Boże, ohydne. A, zaraz chyba będę wymiatować. No i potem będę miał więcej jeszcze więcej sprzątania w tym odpływie. Dokładnie. Nie pomagasz. Ale to jest kurwa ohydne, Andy. Czy w ogóle jest napisane ohydne? Bez Y. Odważnie, nazywasz mnie tak, kiedy jestem uzbrojony. Nie odważysz się. Chodź tu. A, nie, nawet nie próbuj. Nie. Zabiję cię, jak bezduszną... Jak będziesz kurwa spał. Przepraszam. Ostatnie słowa? Wybacz mnie, Andrew. Andrew, przepraszam. Przepraszam. Dobrze, należy zostać oszczędzona. Odpowiedz, czy my skończmy to już.
ty i twój brat rozczłonkowujecie z waszych rodziców. Waszych rodziców. I ich patroszycie. I dekapitujecie. Robisz takie w myślach, robisz tak, że w myślach notatka teat Andrew. Zamiast oscylować pomiędzy paniką i apatią, tak jak się po niej spodziewałeś. A ty nie było spodziewałeś? No bo chyba spodziewałeś się. A może i tak. Kto to jest? Co? Nie, nic, Andrew. Jeżeli jesteś zmęczona, ja dam sobie radę. Co? Nie, tylko... To nic. Chyba mam zwidy. Co? Nigdy nie myślałem zobaczyć się w rozpaczy z powodu śmierci naszych rodziców. A, no tak. Z drugiej strony pewnie po prostu marudzić by musiał być sobie ręce. A ty? Co? Wszystko dobrze? Bez pod uwagę, w jakiej sytuacji nadaje, to chyba dobrze. To dobrze. Dziwne. Się... Jezu. Zachowujesz. Au. Kto to mówi? Ha! Dobra, nie marnujmy czasu. Andy kontynuuje ci haniewać chłodziców. Nawiasem mówiąc, skręca cię w wątku. Dobry żart. Naprawdę. Więc co my... Co teraz z tym zrobimy? Zjemy jak kultystę, no. Wszystko się pozbędziemy. No raczej, ale jak? Użyjemy tego, co jest w domu. Rozejrzymy się i zobaczymy, czego możemy użyć. O, ciągnę... Znaczy, ty mnie ciągniesz za sobą. To ty mnie ciągnij. Dobra, o! Zdobywasz głowę. Zdobywasz wszystkie kończyny. Teraz dużo tego. Achievement dawać za każdy. Zdobywasz tułów. Dwa razy. Zdobywasz narzędzia narządy wewnętrzne. Zdobywasz głowę. Tak, na pewno. O co ci chodzi? Narzędzia i narządy działają tak samo. I gdzie oni to upakowali, na nie chcę wiedzieć. Patrz, do blendera. Nie wszyscy, gdzie oni wzięli te organy, no bo słuchaj, oni je wzięli do łap, niby nie. Tak, wlewasz organy waszych rodziców i odpalasz do kieszeni maksa. Wsadzili tak. Organy wewnętrzne? Tak. Mam ci wyjąć serce z kieszeni? Proszę bardzo. Wychodzi z tego jakiś smoothie. Całe wlewasz do zlewu. No i proszę, po problemie. Nie dokończa, blender jest brudny. Jestem serio zaskoczony, że nie kazałeś tylko wypić. Co, chcesz jakąś chorobę? Poproszę AIDS. Oczywiście, że nie kazałabym ci pić surowego mięsa. Naprawdę myślisz, że jestem aż taka tępa? Ja tak nie myślę, ja o tym wiem. Zamknij się. Ten tępak właśnie wylał swoich rodziców do zlewu. Ha, dobre, to było mądre. Jak na tępaka. Kurwiasz mi, Andrew. O, wiem, ugotuję z nich zupę. Jak w prawdziwym życiu. Dokładnie. Dorzuć trochę warzywek, trochę przypraw, a resztę wywalimy do śmieci. Jaką resztę? A jak myślisz? Głodna jestem. Rób co chcesz. A z czego się robiło tą zupę? Tam leży książka, idź i się dowiedz. Przepraszam za oczekiwanie od ciebie pomocy. Mięso, ziemniaki, marchew, cebula, wszystko kroisz przez dugarka. No i proszę, dziękuję. Wiedziałem, że to zapamiętasz. Kujon! Nie ma za co. Dobrze, co teraz? Nie masz jeszcze wszystkich składników. Musisz iść na zewnątrz, wziąć cebulkę. Ale możesz też mięso oddzielać. Oddzierasz mięso z kończyn, zdobywasz krojone mięso. O, skorwywujesz twarz. Zdobywasz dwie twarze. Zdobywasz dwie czaszki. Co mam teraz zrobić z twarzami? Może maski? Nie wiem, może wrzucić do kominka. A co z czaszkami? Potem co z nimi zrobimy, z nimi zresztą kości. Tak, no to jest bardzo smaczny odcinek. Nie masz jeszcze wszystkich składników, musisz iść po... Wiem, ale klikam, bo sobie mogę podklikać. No dobrze, przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, ogródku. Wyjąć karotki. Zdobywasz ziemniaki. No, to są... Zdobywasz marchewkę. Są karotki, jeszcze cebuleka. Akurat dobrze stałeś, tylko po prostu musisz wpasić. Zdobywasz cebulę. Super, mamy cebulę, mamy ziemniaki. Uhu. A teraz wyjdę z przodu, haha.
Teraz będę wyjątkowy. Tak, czemu oni wchodzą od przodu zakrwawieni? Co jest? No dobrze. I pały jadą. Kroi ziemniaki, cebulę, marchew, yeah, byczku, jedziemy z tym koksem, tutaj do gara i gotuj. No popatrz, o wiele lepsza od twojej. Teraz, czy jeszcze czymś mieliśmy się zająć? Sobą. Andrew, I mean Andy. I co teraz, serio? No, czekaj, no, robimy... Może ten blender byście umieli, bo krwawi z niego. Nie, spokojnie. To jest tak... To co mam zrobić? Nie wiem, może... Połóżka ten kominek? Czekaj, no bo się dziwi, gdyby była ta interakcja tutaj. Nie ma, a szafa? Nie, Andrew, chcesz zobaczyć, co robili nasi rodzice, jak nas tu było? O, może spalimy tutaj ciało? Ciała. Zupełnie jak podczas kremacji. To niemożliwe, żeby temperatura dosięgała takiego poziomu jak tam. Buch, patrz i się łucz. Wiesza zwłoki w kominku. Andrew przewraca oczami, ale rozpala ogień. No popatrz. A, to ty. No popatrz, miałem rację, nic się nie dzieje. Kurna, poczekaj chwilę. To nie zadziała. Ale za to... To zgłodniała. Zostawmy to tak na chwilę. Dorzucasz twarz do kominka. Nice. Myślę, że zupa jest gotowa. A czy myślisz, że zupa jest gotowa? Ty myślisz, że zupa jest gotowa? Tak sądzę. Nie wiem, nie wygląda, nawet gdyby się pod nim palił. Kolacja gotowa. Ja też jem. No kanibalizm pełną gębę, weź to brzmi. Oczywiście. To raczej ostatnia gotowana kolacja. Pewnie tak. Dokładnie, a teraz powiedz niespodziewane. No i jak? Smakowało? Dobre. Tylko dobre? No jeszcze przy stadio, ale... Czemu jesteś taki wybredny? Sucho smakuje, chyba rozgotowałaś. Mama była suchą osobą, to jej wina. Poza tym, jakim cudem to może być suche? To jest zupa! Może zapomniałaś dolać wody? Nie, mama była bardziej słona i to jest po prostu suche i bez smaku. Według mnie marnotrawstwo składników na 10, nie zjadłem ponownie. Natychmiast cofniesz te słowa. Stoję nad grami w kuchni, a ty mi tak dziękujesz? Jak to stało się grami? Cicho. Boże. Dobra, już. Przepraszam, ale po prostu nie umiesz gotować. Nie wybaczam ci. He? Dupek, następnym razem będziesz jadł gówno. No, to jedzenie smakuje jak Co? Tylko żartuję! Nie jest w sumie takie złe! Spyszne! Tak, jest pyszne, że mój prymitywny mózg nie może tego zrozumieć lepiej. Dokładnie, to jedynie przewyższa moje umiejętności pojmowania smaku. Dokładniej. Doświadczenie kulinarne nie jest tego świata, którego śmiertelnicy jak ja nie potrafią właściwie smakować. Ponieważ moje kubki smakowe nie są rozwinięte na tyle, aby wyczuć wszystkie subtelności. Zaprawdę, kiedy podziałam marnowanie składników, chodziło mi o karmienie mnie tym, to strata czasu. Żywność takiej jakości powinna być dawana królom, nie bogom! To jest ta. Następnym razem napiszę jeden z tych gównianych wierszy o twoim jedzeniu. O Boże. O Litwo, ojczyzno moja. Ty jesteś jak zrobię, ile trzeba cię cenić. Ten tylko się dowie, który kuchni Ashley spróbuje i nie poszałuje. I oto błagam cię, pszczyźne uczcze, niech twoje oczy na nią zobaczą a jeszcze możesz zjeść jedzenie. Aby ukoić twoją zmęczoną duszę, został ukwarzony wywar, który cię przerazi. Na jej palcu musi być magia wskazówek, jak ugotować taką rozkosz. A jednak mięso jest bardziej suche niż jej usta. Kwadrans po północy. Co ja powiem na dole? Czy powinnam kupić pomadkę? A mięso nie jest suche, cholera jasna. Jest idealne. Dobra. Ludzi się trudno gotuje. Następnym razem mi wyjdzie. Następnym razem? Jakim następnym razem? Aha,
No dobra, czyli chyba z mięsem sobie jakoś poradziliśmy jak mogliśmy. Ale coś trzeba jeszcze zrobić z tymi kośćmi. Najpierw to ja muszę się pozbyć tej zupy. A ja posprzątam kuchnię. I tylko celu będzie przełączenie mnie na Endry. Tak, dokładnie. Endry, kurwa, nic się nie stanie, jak po prostu wyleje to dość śmieci na zewnątrz, nie? Zdobywasz. Zdobywasz człowieka. O, mogę da się pogadać. Nie przejmuj się, nikt nic nie będzie podejrzewał. Po prostu wyżysz tu jak normalne reszki, każdy to robi. Do kogo ty gadasz? Ach, dobra, w sumie ty byś tak miała wywalone. Twoja niezdolność do uchwycenia uwagi tej sytuacji jest jednocześnie twoją najlepszą i najgorszą cechą. Ostatnio naprawdę zacząłem to doceniać, chociaż tak mi to wkurza. Dziękuję. Tak, tępak, kamień. Postanowiłem zignorować twoją niesubtelną obelgę. Ha, ha, ha. Hi, 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 hi. Dobra, wyrzucam to na zewnątrz. Dzień dobry. Pani na mnie nie patrzy, tylko tutaj wyrzucam, gdzie mam to zrobić. I mean, wyrzuciłeś resztki zupy z rodziców. A, teraz... Sprzątamy kitchen! Woo! Mamo, kurde, muszę coś zrobić z tymi kośćmi. No i się pozbieram, zanim aż się je pogubi. Zdobyłeś wózki plastikowe. Gdzie były te kości? W piwnicy? No nie, bo oni zbierali to wszystko, nie, ja nie wiem, może w kieszeni sobie upchał. A. Tu jest, a. No kurczak zrożna. Mnie się spaliły, ale kości zostały. Zdobywasz kość, już coś do plastikowego worka. No i co? Ale w sensie jakby nie... Nie wiem, może... Na zewnątrz? Nie, no wydaje mi się, że ten. Ty, a gdzie ona poszła? XD. Nie ma jej tu. No ja zawsze tego, no wiesz, TARDIS przyleciał, Doktor Who, wiesz, ten tego. Czy tu w kibru mogę coś spenetrować? Wydaje mi się, że w piwnicy są resztki. Pewnie Ashi tam poszła. O, a proszę. Co to było? Więc co z czaszkami? Takie jeb. Możemy wrócić do morza razem z innymi kośćmi. Więc tyle z kompletnego zniknięcia. To po co robiliśmy całą resztę? Cicho bądź, dopóki pozbędziemy się zębów, wszystko powinno być dobrze. Czemu tak myślisz? No bo chyba nie da się określić tożsamości czaski bez zębów. Chyba? Super. Wybacz, moja droga, ale jegomość nigdy nie musiał pozbyć się ciała. Mam nadzieję, że nie da się rozpoznać ciała po samych kościach. Da się. Czy kości unoszą się na wodzie tak... Tak jak takie patyki? Znajdę coś, żeby je obciążyć. No, na pewno byśmy te czaszku, nie? Wyjmujesz zęby używając śrubokrętu. No, dobrze. Zdobywasz cholerę zębów. Mnie już kopę nie odwaliło, ja już po prostu bezczeszcze zwłoki, jak tylko to jest możliwe. Najlepsze jest to, że Andrew w pierwszym epizodzie miał kurwa problemy, żeby... No tak. Tak. Tymczasem w drugim rodziców? No problem! No, mówię, co chcesz pierwsze? Wydaje, że tyś, ty masz na mnie zły wpływ i to spowodowało, no. Psychika mi siadła i już. Tak, dokładnie. Więc wrzucamy gdzieś zęby, wyrzucamy kamień do worku z kościami i po problemie. Coś jeszcze mogę z tobą zrobić? Nie. To jest morze. Puszczasz żeby. Żeby w toalecie, pewnie ze mną. Patrzysz, parę razy musisz spuścić wodę. No i proszę, problem z głowy. Gdyby tak to działało z nimi wszystkimi. Gdzie ja tu znajdę morze? Nie, w sensie musisz po prostu znaleźć kamień. Kamienie mogą być na zewnątrz. No. Chyba, że chodzi o kamienie nerkowe. Wątpię. To są kamienie. To może wiesz, backyard tutaj gdzieś. A, o, tutaj kamyczki. Zdobywasz kamienie. Wrzucasz je do worka. I teraz dać mi morze. Nie no, to pewnie później. Dobra, chodźmy do ciebie. Dzień dobry. Podoba mi się to, Misiu, że dalej. Kolorowy. Nareszcie, to tylko. Wróć. Nareszcie, teraz tylko trzeba wyczyścić piwnicę. Musimy. No raczej. Po co? Po tym i tak ktoś jeszcze. I tak kogoś jeszcze ofiarujemy. He? Czemu tutaj? No bo chyba będziemy tu żyć. Wystarczy płacić ich rachunki. Takie tam. Chciałbym, ale. Pewnego dnia pomyślałem, to nie wyciąłem pani kiedyś w pracy. Więc ją wyleją, co z tego? Raczej nie będzie. Nie będzie ich tak bardzo obchodziło, że zaraz idę na policję.
Poza tym zaznajomili się z sąsiadami. Zobaczą, że dawno ich nie było, mimo że nasz wechyst dalej, dalej ich nazwisko. No to pokręcimy trochę, powiemy, że pilnujemy domu naszych rodziców i tyle. Naszych rodziców, jak my nie żyjemy. Słuchaj, nie każdy ma tak wyjebane jak ty. Mają przyjaciół, pracy, sąsiadów i swoje rodziny. Ale dziwki, czemu sami sobie nie wystarczą? Nie chodziło mi o to, żeby kogoś dymali, Boże. Nie, dobrze przeczytałeś. Nie, bo źle, ja chcę jeszcze raz. Nie chodziło mi o to, że kogoś dymali. Trudno, to i tak to samo. Tak czy inaczej, w końcu przestaną się martwić o to, że właścicieli nigdzie nie ma. I po prostu wezwą. Zawiadomią. I po prostu zawiadomią policję. A kogo oni tu znajdą? Dzieci właścicieli, którzy nie zgłosili zaginięcia rodziców. Potem się zapytają, a jak czy ten wy jeszcze kurna żyjecie? Jeśli nie chcesz tu być, to wystarczyło powiedzieć. Nie o to mi chodzi, bardzo bym chciał, ale po prostu nie możemy. Może chociaż zabrać im dowody osobiste? Będziemy nowymi Gravesami? Będziemy mieli ten sam problem jak z naszymi. Jeżeli policja zacznie szukać rodziców, zobaczą, że ich dowody są dalej używane. Przykro mi, Ashley. Chciałbym, żeby to było takie łatwe. Dobra, to posprzątajmy piwnicę. Oczywiście kobieta musi sprzątać, of course. Teraz narzekasz. Cholera, syro, myślałam, że w końcu będziemy mieli spokój. Dobra, nie teraz. Potrzebuję mopa. Mop doskonałej jakości, pewnie się złamie. Zdobywasz mop świetnej jakości. O kurwa, faktycznie działa. No i to nawet bez namaczenia go wyderku. Zajebisty. Świeczek trzeba nie sprzątnąć. I rysunki. I się nawet nie złamał! I co teraz? A, of course. Wyryte tego na ścianie można kurwa mopem. Może powinnam odłożyć świeczki na miejsce? Om, nom, nom. A, o, ale świeczka. To chyba torby, nie? Nie. Gdzie? A, tutaj. Wrzucasz wszystkie brawo, świeczki do porządku. Brawo, wrzuciłeś świece. Aha, ale mop biorę, bo w sumie jestem kobietą, mogę. Tutaj jestem, czekam na ciebie. Zrobione, możemy już iść? Chyba tak. Ale nie wiem, czy wszystko zrobiliśmy. Może zobaczysz we śnie, czy nas kiedyś złapią. Ofiaraliśmy dwie dusze, więc dostałem przynajmniej dwa prorocze sny? Tak, demon cię Tak, dokładnie, tak to działa. Wyruchał i będzie jeden ten. Może się zrzemnę i powiem, czy coś się z nami stanie? Proszę, zrób tak. Zanim się zrzemiesz, moja droga panno. Ale zapisz to na innym pliku, ale okej. Okay. Zrzemli się. A, rozumiem. W pokoju rodziców. Oj, ta. Więc jak działa te wizje? W sensie, jak je otrzymać? Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Czy mogłabyś być jeszcze bardziej wyjebane? Byłoby zajebiście. Wiem, było super, ale... Och, przepraszam, nasza wysokość. Ale miałam już... Minął już tydzień. Poza tym, sam nie jesteś lepszy. Nie pamiętałeś adresów własnych rodziców. Może być samo, wolę damską wersję. No tak, bo to jest na tym samym poziomie. Demon powiedział, że trzeba go trzymać, żeby otrzymać prorocze sny. Tyle. Ostatnim razem był u mnie w kieszeni. Mogę teraz jako podtrzymać? To mi dało coś więc pewnie dla ciebie to nie zadziała. Zawsze można spróbować. Boże, ty dalej tego nie rozumiesz. To oznaczało nie? Rozumiem, ale mam to gdzieś. Przynajmniej taka samolubna, po prostu daj mi spróbować. To jest moje coś. Nie wątpię. Nauczyli cię kiedyś dzielenia się? Jak mam się tym podzielić? Mam to przeciąć na pół, czy... To nie za dobry pomysł. Nie o to chodzi, tylko... Nie dzielimy go! Nie o to chodzi, może będziemy trzymali go razem. Zobaczymy, czy zadziała. Jak to coś jest malutkie? Dzięki. Nie chodziło mi o tego wielkiego kota. No, w naszych rękach. Ojej, ale romantycznie. Że co? Trzymanie się za ręce podczas wspólnego snu. Kurwa, odwal się.
Dobra, to nie. Dobranoc. Żartuję, żartuję, niech ci będzie. Ale i tak wydaje mi się, że tylko jedno z nas będzie miało sen. Zobaczymy. Ooo, cute! Robimy... Rób screenshota. Nie no, żartuję, nie musisz. Robimy, że... O matko. Że ekranizację. Macie, zadowoleni jesteście. Jej, uchu. Dobranoc. Wcale się nie wkurwiam.